Cześć, witam, papas Hotdogeria 2, odcinek 33. Wróć, 34. 33 był poprzedni. W ostatnim odcinku ogarnialiśmy te dekoracje, nie? Żeby te punkty były wyższe. I się okazało, że chodzi o te punkty tutaj. 750 tu? Nie, chodzi o te tu. Się okazuje, że trzeba zwrócić uwagę na ten pasek. Ale dobra, to niewiele zmienia. Dobrze, co tam jeszcze? Te tapety też mają swoje punkciki, ale wszystko po 20. Jak na razie nie wydaje kasy, nie? Uzbieramy kasę i wtedy sobie kupimy. Tutaj z wypłaty będziemy mieli 200, to jeszcze lepsze rzeczy będzie można kupić, albo więcej. Więc na razie nie kupuję. Mamy naszą nową Radlen i mamy nową kiełbachę. Kiełbaska. Kilka osób tutaj siedzi, których idzie rozpoznać. No ale jednak nie da się rozpoznać wszystkich. Okej. Okay. No, Radlen. Jakby na to spojrzeć, tak, kiełbaska to jest ta, która się robi najszybciej. No właśnie, nie mam do tego dzwoneczka, nie? Więc muszę samodzielnie tego pilnować. Chyba nawet nie byłbym w stanie takiego dzwonka kupić, bo miałem 101 dolców, a potrzebuję na dzwoneczek 150. Jak potrzebuję 150, to nie wyczarowałbym kasy, która mi brakowała, nie? Po prostu musiałem odpuścić kupowanie. Jak będzie kasa, to się kupi dzwoneczek do najnowszej kiełbaski. I to dla Radlen. Dobrze, nie ma perfekta, nic złego nie ma. Znaczy, to, że nie ma perfekta, to nic się nie stało, to mi chodzi. Big Pauli. Dobrze. Teraz dla naszej toru, no. Następny klient przyszedł, nie zdążyłem nawet zrobić i wydać dwójki. Także zrobimy to teraz. Clair. Ok. Ok, przewrócone. Teraz tutaj. Nie najechałem na ten duży pojemnik, ale nie zdążyłem kliknąć. Więc zrobimy to teraz. Popcorn i soczek nałożony. Team. Team. Dobrze, Elka. Dla ciebie tylko sok. Czyli teraz mamy czwórkę, potem mamy trójkę. Dobrze. Czyli Clair. A Clair ma prawie bardzo podobne zamówienie do zamówienia toru. Bardzo podobne, ale nie całkiem podobne, bo jednak kolejność jest inna.
Perfekt. Dobrze. Tam mamy ketchup nałożony. Kto tam jest? Ninjoy. No to już wiem, co jej wstawić. Okej. Mamy Zoe. Kilka osób ma już ten złoto bardzo blisko. Suróweczka. Teraz tylko, żeby mi nic nie zadzwoniło. Jak mi nic nie zadzwoni, to nie będzie problemu z czekaniem. W sumie może nie będzie tego problemu w ogóle. Parwa zwykła. Czy ten kabanos? Nie no, parwa. Parwa. Mamy dzisiaj dzień 34. Czyli zrzućmy okiem na hotdoga dla closera. W większości popasów ogarniamy, jaki jest. Jaka jest kiełbaska dla closera? Tu jest nasza Queen i ponieważ jest to Queen, no to ona zamawia tą najnowszą parówę. Veggie Doga. Tą bułkę potrzebuje. To potrzebuje się dowiedzieć, która bułka jest Veggie Dog. W osiągnięciach wszystko będzie podpisane. Nie, tam dalej będzie. Tam dalej będzie. Veggie Dog. Nie. Veggie Dog to choć tu jest, tak? Regulat ban, dobra. Dobrze, czyli będą wszystkie już kiełbaski. To przewracamy. To przewracamy. A, to trzeba wziąć. Okej. Okay. Bułka zwykła. Queen. I teraz wystarczy wydać te 5 zamówień i mamy koniec. Dnia tego 34. Okej. Okay. Teraz zamówienie... Piąte. Nie będzie tu perfekte, ale chociaż niech będzie seteczka za czekanie. No, o którą w hotdogery walczę. Praktycznie codziennie. Dobra. No właśnie, znowu nie wyszło. Jak znowu? Pierwszy raz. W tym dniu pierwszy raz nie wyszło. Ale w karierze hotdogeriowej któryś raz już. No dobrze, mamy to. Czyli seteczkę u Ninjoy. Papryczki i nasza salsa. Okej. Okay. Zoe. Perfekt. Ananasiki posypało się na boki. Okej. Okay. I teraz ósmy klient to Marty. Okej. Ketchupek. I papryczki z pomidorem. Raz. Z jednym pomidorkiem. Okej, czyli Ultima tylko nie prosto. Zielone.
inne zielone seteczki powychodziły, ale za cały dzień mamy policzone 100%. ...1320 punktów zdobyte. 1680 na rang następny. Customer Cravings. I tak. Skyler chce to. Piąta gwiazdka. Ninja jej obsługiwaliśmy dzisiaj. Jak tu się różnią tylko... jak no, tam się różniło kiełbaskami. A tu już się różni też... tym... całym, na całym hot dogu. Na cały hot dog trzeba spojrzeć. Nie. Fasolka u niego nie. Dobrze, kolejna próba. Wendy. To jest twoje? Papryczek na pewno nie zamawiałaś. Roy. No, tutaj kiełbaska była inna w każdym. Prudence. Ogórek na pewno. To. Sorki i popcorny. W sumie tu się zmienił. To. No i nasz Robi, który zamawia kabanosa. Czyli odpada to. Odpada to. No. Tutaj też na pewno nie było fasoli. I do zobaczenia w odcinkach następnych. Cześć.